Witamy Was na Elefanten Treffen, Bawaria, miejscowość Loch. Tak wygląda brama wjazdowa. Po mojej lewej stronie widzimy przybytek ciepłego wina. Rozglądajcie się, bo to naprawdę widok niepowtarzalny. Główna droga dojazdowa. Brama wjazdowa. Czekaj, na wprost tutaj mamy wóz. Tam jest słomo, można sobie kupić za jedyne 5 euro. No nie zła cena. Informacja. Tutaj są kasy. W 2020 roku elefant kosztuje 30 euro. 64 lata elefantem treffen. Idziemy dalej. I wchodzimy teraz na zlot. Jak widzicie, uczelnie błoto. Bardziej to jest jesienny zlot niż zimowy. Rozglądajcie się uważnie. Tak wygląda Elefanten Treffen. Zobaczcie, jakie motocykle, wynalazki różne. A ciekawe włosy ma, nie? Patrzcie, wszędzie namioty, wszędzie. Ludzi przybywa. Dzisiaj jest piątek, więc taki dzień, kiedy w zasadzie Elefanten Treffen się rozpoczyna. Choineczka po lewej stronie. Tak. O, ludzie są odlotowi. Dobra, no to teleportujemy się w inne miejsce, jeszcze tylko zobaczcie na wprost, tam jest nasz obóz polski, niebieskie, zielone jakieś plandeki, bo deszcz nam pada, białe namioty ogrodowe też są, nagrywa różne telewizje z Niemiec, nie tylko przyjeżdżają nagrywać to, co się dzieje tutaj. No i najciekawsza rzecz, number one, na elefancie sławetne i wszystkim znane toje niemieckiej produkcji z drewna. Nie wiem, czy chcę Wam pokazać to, co, jak to wygląda, ale Wam pokażę może, dobra, jak będzie najbliżej wytnę. Zobaczcie, tak wygląda. W sumie jest nieźle, kiedyś było gorzej. Tak wyglądają toalety na Elefanten Treffen. Jak na parę tysięcy ludzi, słuchajcie, to jest tego trochę mało. Ale w innych miejscach też są. Z lewej strony mamy imbis, bar drugi, oblegany przez ludzi. Jakbyś tam poszli, może pójdziemy troszeczkę bliżej. Nic tam nie ma. Podłej jakości wino, ale wszyscy tam siedzą. Siedzą, no stoją przy tym winie. No.
Jeszcze widoczek na dolinkę. Tam też pójdziemy. Nie wiem, czy mówiłem na początku filmu, ale na Elefancie jest tak, że wszystkie rodzaje maszyn, które są na świecie, przyjeżdżają na Elefanten Treffen. I tu mamy taki przykład. Nie wiem, co to jest. Zobaczcie. Ale, co jest ważne. Uchwyt do kierownicy przymocowany jest tak zwany handbar, zrobiony z jakichś plastików. Tak zwane handbar Elefanten Treffen. Takie rzeczy. Jak przystało na styczeń, pada nam deszcz. Ja, jetzt komm. Co ci ludzie tutaj widzą w tym zlocie? Ani koncertów, nic, po prostu nic, a przyjeżdżają z całej Europy. Tak, jesteśmy w polskim obozie. Jak widzicie, sami Polacy. Mamy jedno ognisko, mamy drugie ognisko. Ludzie tam są. Nasi. I co wy dobrego widzicie w tym elefancie? Wodka! Jak widzicie, jest bardzo ciepło. Niektórzy w topless występują już. Ale za Jacek idzie na pewno. Co ludzi ciągnie do tego, żeby spędzać wolny czas w takich warunkach? Idziemy na kamień. Ja też tam będę. Saurona. Oko proroka. Kręci, to jest kamera 360. To taką lampę w domu. Nie. Musisz Nie, to dobre. Miam. Zraz do kolegi idę. Takie oko. Mareczku, lampę miałem kupić. To jest droga na sławetny kamień. Zobaczycie za chwileczkę, jak ten kamień wygląda. Wszyscy próbują go od wielu lat przewrócić, ale nie ma szans. I dochodzimy do kamienia. Powinno się go dać rozruszać, bo nie jest zamarznięty. Matka ociera twarz.
Tak to wygląda. Obejdziemy sobie dookoła. Rusza się? Tak. Odrobinkę się rusza. Też mi się tak wydawało. Ile on waży? 50 ton, tak? Da się ruszyć. Ja. Jak już nie widać. Czy damy radę dzisiaj? To pchaj, my będziemy łapać. A trzeba niedźwiedzia obudzić. Wychodź tam, to chodź. Bliźni. Tam jest. Słuchajcie, kręćcie film. Leon rozkołysał kamień, rusza się. Leon rozkołysał kamień, sam. Nie powiem wam, co tam podłożył. To mnie zrobię, dobra? Bo nie uwierzycie. Kto nie wierzy? Leon. No i właśnie, gdybym był, powaga. Ale to za mały lewarek. No taki samochodowy też. The common buckle, ich hab dich schon heute gewackelt. Wackelstein. Kulesteine. Kulestein. Czy czytaliście?